Robimy pierwsze uruchomienie Jury E8 w wersji Dark Inox 2018-2019. Pierwsze napełnienie woda i kawa. Zbiornik wody. Do zbiornika umieszczamy filtr, który jest na wyposażeniu ekspresu. Filtr ze smażem z przedłużką. Zakładamy filtr na przedłużkę. Prawidłowo założony i gotowy, napełniamy ekspres wodą i kawą. Sprawdzamy twardość wody za pomocą dostarczonego testu. Już idziemy. Robimy odczyt za pomocą skali. Skala u nas twardości wody to 4. Włączamy ekspres. Nasypujemy kawę i po nasypaniu kawy uruchamiamy ekspres za pomocą menu. Pierwszy wybieramy język. Po wyborze języka wybieramy twardość wody, która w naszym przypadku jest 5. Po wypełnieniu wody ekspres rozpoczyna puchanie. Następuje płukanie filtra. Ekspres jest gotowy do użytku po przepłukaniu filtra. Możemy już robić kawę. Zrobić kawy mleczne. Niezbędne jest podłączenie mleka przez rurkę, która może być podłączona do takiego pojemnika na mleko lub do kartona z mlekiem. I wybieramy sobie kawy mleczne w ekspresie. Jest kilka wyborów tych kaw. Mamy kawę białą, cappuccino. Tak, oto mamy gotowe cappuccino z rewelacyjną pianką mleczną z ekspresu Jura E8.
Thank you.